Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam, porada 94. Kontynuujemy sumowanie wartości po danym okresie czasu. Ewentualnie jeszcze tutaj z dodatkowym kryterium. To będzie najtrudniejszy przypadek i mamy do niego nawet dwa przykładowe rozwiązania. Dlaczego najtrudniejszy? Ponieważ tutaj forma daty jest rzeczywiście tekstem, nie jak w poradzie 93, że to jest ukryte pod formatowaniem niestandardowym, ukryta data, ale tu rzeczywiście jest tekst w tych komórkach. Więc zaczniemy sobie od funkcji, którą już znamy, suma warunków. I znowu zaznaczamy sobie zakres F4, po którym sumujemy. Pierwsze kryterium, zajmiemy się sprzedawcą, to jest znane, proste, F4. Odwołanie do sprzedawcy, tutaj sobie potrzebujemy zalokować na kolumnie, żeby się nie przesuwała. I teraz kryteria, zakres drugi, data. Tu proste, kryteria zaznaczone są. Ale jak teraz zapisać kryterium większe bądź równe od CZE, czerwca, tekstowego? I teraz zaczynają się schody. Musimy wpisać kryterium. Kryterium takie, które zrozumiałby Excel. Chcemy zacząć od wartości większych bądź równych pierwszemu dniu miesiąca. Czyli zaczynamy sobie większe bądź równe i teraz chcemy, żeby na podstawie tu tej wartości czerwiec stworzyć taką datę, którą by Excel zrozumiał. I potrzebujemy tu sobie wpisać jedynkę jeszcze przed tym, jak zamkniemy cudzysłów, będziemy teraz łączyć tą wartość z wartością w komórce, czyli niejako nazwą miesiąca, oczywiście odpowiednio zalokowaną na wierszach, żeby się nie przesuwała w dół wraz z formułą. I jeszcze tą wartość potrzebujemy połączyć z rokiem. No tu mamy akurat 2013 i tu już możemy sobie podejrzeć, co to nam daje, co taki zapis nam daje. Czyli naciskamy sobie F9 i widzimy taki format zapisu daty. Nie jest może on najpiękniejszy i raczej nie spotykasz się z nim na co dzień, ale na szczęście ten format daty Excel rozumie. Więc Ctrl-Z, mamy stworzony format. O, możemy sobie teraz zamknąć Ctrl-Enter i widzimy, jest super, liczy. To jest najważniejsze. Trzeba teraz tylko dopisać drugie kryterium ograniczające z góry, czyli znowu zakres kryterium to znowu jest data zalokowana i teraz chcemy mieć wartość mniejsze bądź równe. Tylko właśnie jak napisać tą część mniejsze bądź równe ostatni dzień miesiąca, ponieważ tutaj nie ma tak prosto, nie mogą być 31, 30, 29, nawet albo 28. Więc znowu potrzebujemy funkcji numer seryjny ostatniego dnia miesiąca. I data to jest 1 połączony z naszym tu przykładowo czerwcem, odpowiednio zalokowany F4 na wierszach, połączony znowu z 2013 rokiem, średnik 0 miesięcy, zamykamy, Ctrl Enter. A tu nie pasuje, a tak zapomniałem tu napisać połączenia z tą funkcją. Teraz zatwierdzamy Ctrl Enter. Jest, zadziałało. Przeciągamy sobie formułę w dół i jeszcze w prawo i sprawdzamy. Jeśli pamiętasz, porada 93, to właśnie takie wyniki tu uzyskaliśmy. Czyli jest, udało się nam. Jeden sposób mamy za sobą. Możemy dokonać sumowania po wartościach, po okresie, nawet jak mamy wpisaną tu na stałe wartość tekstową miesiąca, a nie datę. Czasami bywają i takie utrudnienia, z którymi potrafimy sobie poradzić. Drugie rozwiązanie to jest rozwiązanie, które wykorzystuje funkcję suma iloczynów. I najpierw budujemy sobie pierwszą tablicę, a najprościej chcemy sumować po iloczynach, czyli dokładamy sobie tu po prostu tablicę wartości. Następnie chcemy sprawdzić sprzedawców. Robimy po kolei, czyli zaznaczamy sobie obszar F4 i przyrównujemy go do tu naszej pozycji
aktualnego sprzedawcy. Oczywiście potrzeba zalokować na kolumnach, żeby to się nie przesuwało. I spróbuję sobie podejrzeć F9, co mam tu wynik. Fałsze i prawdy. Czyli sprawdza nam poprawnie, tylko bierzemy pod uwagę na jedno. Suma iloczynów, funkcja suma iloczynów nie radzi sobie z prawdami i fałszami, więc musimy prawdę i fałsz zamienić na zera i jedynki odpowiednio. Prawda to jedynka, fałsz to zero. Najszybciej w takiej sytuacji rozwiązujemy to przez podwójny znak minusa. Tylko trzeba pamiętać o kolejności operacji w Excelu. I znak minusa jest wykonywany wcześniej od operacji porównania, więc naszą operację porównania musimy sobie wziąć w nawiasy. I teraz, jak sobie podejrzymy tablicę drugą F9, to mamy zera i jedynki. Zera tam, gdzie warunek nie został spełniony, i jedynki tam, gdzie został. No i teraz chcemy sobie tutaj policzyć miesiące. Będzie w pewien sposób prościej niż przy sprzedawcy, bo wystarczy, że napiszemy to raz. I jak to będziemy pisać? Mamy datę. No i chcemy porównać do miesiąca. Czyli znamy jedną taką funkcję, która może zapisać dowolną wartość liczbową jako tekst w formacie daty. Jest to funkcja tekst. I tu znowu potrzebujemy się odnieść do zakresu daty F4 i wartość w formacie tekstowym. Korzystamy z tego, co już wiemy z porady 93. Wystarczy 3M tu napisać i to jest wartość tekstu. Wystarczy, że przyrównamy to tak naprawdę do wartości z komórki tutaj G1 odpowiednio zalokowanej na wierszach, żeby się nie przesuwały. Zatwierdzamy. I wynik wyszedł 0, bo nie zrobiłem tego samego, co już zrobiłem w sytuacji tablicy 2. Zapomniałem, że tu też zwracają mi się prawdy i fałsze, więc to muszę zamienić na 0 i 1, czyli podwójny znak minusa, otwieram nawias, zamykam nawias 2, on na końcu jest czarny nawias ostatni, więc mam wszystkie nawiasy zatwierdzone, Ctrl Enter, o. Mam wynik, wystarczy, że go skopiuję sobie w dół i odpowiednio w prawo. Pokrywają się wyniki w tabeli u góry, jak i na dole. To są dwa sposoby na rozwiązanie sumowania w sytuacji, kiedy data, a właściwie miesiąc masz podany jako tekst. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.